Ale Andrzej Brok jest nieustraszony. Wejdzie. W sumie te oklaski nie były dla mnie, tylko dla pani profesor. Proszę Państwa, na początek jestem winien Państwa do wyjaśnienia. Zacznę od tekstu Bochańskiego. Napisał taki artykuł przeciwko humanizmowi. Zaczyna go tak. Jestem na emeryturze. Po drugie, mam dobrą emeryturę, co czyni mnie finansowo niezależnym. A po trzecie, żyję w kraju, gdzie ludzi za poglądy nie pakują do więzienia. I to było pierwsze rozpoczęcie. Drugie, otóż uważam, że ja w tym panelu znalazłem się przez pomyłkę organizatorów. Być może sądzili organizatorzy, że jeden ksiądz się tutaj przyda w tym lewicowym, generalnie rzecz biorąc, zespole. Jak Państwo widzą, ja specjalnie z prawej strony usiadłem, żeby zaakceptować swoją. Nie chcąc organizatorom komplikować sprawy, zgodziłem się na tą obecność, ale chodzi mi o taką sprawę, że ja jedyny spośród tej trójki nie zajmuję się filozofią polityki. Nigdy nic na ten temat nie pisałem, czytam rzeczy gazetowe, to wszystko, co gdzieś mogę dotrzeć do tego. Nigdy nie zajmowałem się wzajemnymi zazębieniami filozofii, religii i polityki. Zwłaszcza tym trzecim obszarem, polityką. Dysponuję tutaj tylko obiegowymi wiadomościami w odróżnieniu od lewicy. To nie jest kategoria polityczna, tylko to, co po mojej lewicy się dzieje. Ci Państwo się tym zajmują. Ale intuicyjnie wyczuwam, że ta problematyka to jest nie twardy grunt, ale trzęsawisko. Nie mam też żadnych pomysłów, jak ulepszać świat w ogóle, ani jak ulepszać świat polski, generalnie rzecz biorąc, aczkolwiek w moim własnym środowisku staram się dokonywać pewnych melioracji na moje własne skromne możliwości. To było pierwsze wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie dotyczy obszaru naszych zainteresowań, który jest wyznaczony trzema, a jak powiem dla was dalej, pięcioma terminami. Filozofią, religią i polityką. I wszystko to jeszcze jest spięte kategorią wpływu. Proszę Państwa, wpływologia w historiografii należy do najbardziej zdyskredytowanych kategorii. Bo co to znaczy wpływ mieć na coś? O jaki rodzaj zależności tutaj chodzi? Przyczynowy, psychologiczny, socjologiczny, kulturowy, polityczny, czy może po prostu fizyczny? Bo też ktoś ma wpływ na kogoś jako pałką w lewo. Filozofowie prawdopodobnie mówiąc o wpływie mają na myśli, że wywierają wpływ na ludzkie myślenie, a w konsekwencji na ludzkie zachowanie. Bo tu jest sprzężenie, faktycznie takie sprzężenie do strzegania. To była druga uwaga. Trzecia uwaga, ta piąta kategoria, o której nie wspomniałem, to jest kategoria ideologii. Ona tutaj będzie pobrzmiewa zresztą. A już się pojawiło to ten termin. Ideologia. I teraz trzecia uwaga. Otóż moje uwagi muszę ograniczyć do tego, czym się całe życie zajmuję. Zajmuję się metodologią, logiką ogólną, semiotyką. I tu chciałbym Państwu zaproponować pewne uwagi dotyczące tych pięciu kategorii. Przypomnę, że kategorie to są pojęcia szczególnie wyrażnione, szczególnie ważne i na rzecz naszego sympozjum bezsprzecznie te trzy kategorie, te trzy pojęcia są tutaj wyróżnione. Niech się Państwo nie boją, że ja teraz będę podał definicję religii, prawda, chociaż mógłbym zaproponować, akurat tym się też zajmowałem, ale nie. Pan Andrzej obiecał, że tego nie zrobi. Nie, żadnej definicji. Nie, w żadnym wypadku. Ale chcę zwrócić uwagę na coś innego. Otóż po pierwsze, proszę Państwa, wszystkie te terminy są wieloznaczne i to groźnie wieloznaczne. Proszę otworzyć jakikolwiek słownik pod hasłem religia, pod hasłem
społeczeństwo z hasłem polityka. Dziesiątki stron definicji wyjaśniających, co przez ten termin się rozumie. Po drugie, jako logik, są to pojęcia nieostre. Co to znaczy, że są nieostre? To znaczy, nie wyznaczają obszary, które podpadają. Studentowi powiadam, nieostre to jest taki termin, kiedy o pewnych desygnatach nie wiesz, czy zaliczyć do zakresu, czy nie zaliczyć. I tak się tu będzie działo. Po trzecie, są to terminy niejasne. To znaczy, przedmiotom, w cudzysłowie, zwanym religią, zwanym polityką, czy zwanym filozofią, przypisuje się bardzo różne cechy. Dlaczego to wszystko jest ważne? Znowu jako logik. Dlatego, że jeżeli pojęcia nieostre i niejasne pojawiają się w tezach, nie ma możliwości rozstrzygnięcia o ich prawdziwości lub fałszu. Nie ma możliwości i możemy do śmierci dyskutować, prawda, w zależności od tego, kto dysponuje lepszą retoryką, kto dysponuje większą atrakcyjną formą prezentowania swych poglądów, anegdotą, metaforą będzie tutaj wygrywał. Także z pewnym, no tak na pewno nawilży to naszą świadomość tutaj to dzisiejsze spotkanie, ale niech Państwo nie oczekują jakichś wyników przesądzających. A teraz już ad rem, bardziej dokładnie chciałbym taką rzecz powiedzieć. Już na zakończenie. Wypowiem moje własne zakończenie, nie w ogóle tej sprawie. Tylko prowokującą tezę wypowiem. Proszę Państwa, filozof jest z natury megalomanem. Uważa, że ma prawo do pouczania innych, jak powinno być. Tymczasem filozof, jak każdy inny człowiek, może być tylko partnerem w toczącym się społecznym dialogu. I tak chciałbym, żeby ta nasza dyskusja się odbywała. Dziękuję.